Nie idzie się z nimi dogadać, z mechanikami. Części nie ma. Staram się załatwić z Polski ściągnąć. Wobec tego postanowiliśmy zwiedzać centrum. Tak, a co? Nie będziemy się iść płakać, nie? No, może się uda coś załatwić. Jak nie, to wyłożymy się gdzieś na kempingu, będziemy tydzień leżeć do góry brzuchem i odpoczywać. Ma być 35 stopni. Ma być 35 stopni. Więc nie będziemy płakać na pewno. Wakacje bez przygód to nie wakacje. Tak, dokładnie. A co? Mogę tego stać, zapłacić za offroad i siedzieć, zamiast offroadować, siedzieć na kempingu. No, w sumie widzicie, są piękne uliczki. Jesteśmy w miejscowości Sigisoara i wychodzimy na samą Jebutną górę na starówkę. Tam nasza ekipa siedzi. No. Idziemy do naszych dzieci. Idziemy do naszych dzieci. No powiem, że to jest ładnie. Idziemy dalsza część. Nigdy nie bierzcie klapek, jak chcecie po takich kamieniach chodzić. To najpierw musi być znak, że są kamienie. Rumunia. Imaz. Ferrari. Właśnie takimi schodami weszliśmy do góry. To jest podobno kościółek. Podobno jest zamknięty. Podobno nasze potwory tutaj są. Zaraz mamy nadzieję znaleźć. To jest gość, który oczami robi zdjęcia. Właśnie zaraz pokażę. Nie, bo klisza się skończy. No tak, w sumie tak. W końcu znaleźliśmy serwis, który nam naprawi auto. Sympatyczny pan. Wie co robi, a wie, bo naprawia ciężarówki. Także dla niego taka awaria to jest pikuś. On tu ma większe rzeczy. A ponieważ jesteśmy na urlopie, nie będziemy tracić czasu i będziemy się opalać. Bo tak trzeba. Nie chowaj się. Ania się opalała wczoraj. A i dziadek z wnuczką idzie. O, ja cię dorwę zaraz. Poziomki. Poziomki. Nie, nie. A jedziemy no dookoła. No, nie, na cestę, wie na cestę. Nie, na cestę. Wyprawa numer 2 się zaczyna. Przyjechali nowi goście do utopienia samochodu.